Drodzy bracia, rozpoczęliśmy Adwent, więc dzisiaj powiemy sobie troszeczkę o tym czasie adwentowym, o tym, co się dzieje w Kościele, jak powinniśmy Adwent przeżywać. Liturgia zawsze jest najlepszą wskazówką, najlepszym drogowskazem dla nas. I w czasie Adwentu w liturgii słowa, w czytaniach, które słyszymy, możemy usłyszeć takie teksty, które mówią z jednej strony o jakiejś takiej wielkiej nadziei, którą Bóg zapowiada i którą spełni. Dzisiaj na przykład w pierwszym czytaniu w księdze Izajasza już rychło przyjdzie Pan i wszystko naprawi i rozbroi tych, którzy są źli, sprawi, że nasze życie stanie się pełne, stanie się piękne, stanie się łatwiejsze, stanie się przyjazne. Z drugiej strony mamy też takie teksty, które właśnie akcentują to, że nie jest dobrze tak, jak jest, że jesteśmy narodem, jesteśmy ludem, że Izrael był ludem, który był pogrążony w jakimś opuszczeniu przez Boga, że potrzebował Boga, nie potrafił wszystkiego zrobić, bo tutaj niewola, tutaj jakiś ucisk, tutaj jakieś prześladowanie. I rzeczywiście Adwent to jest taki czas, kiedy my powinniśmy w sposób szczególny jakoś w swoich sercach wytworzyć tęsknotę za Bogiem. Zdać sobie sprawę, że ten świat nie jest taki, jaki powinien być. No niestety, my żyjąc z dnia na dzień, codziennie, my się szybko przyzwyczajamy. No i chociaż mamy tam jakieś pragnienia, ażeby więcej pieniędzy, żeby bardziej się powodziło, żeby ludzie byli inni, no to jednak łatwo potrafimy się przyzwyczaić, a jednak nasze serca cały czas mówią, ten świat nie jest taki, jaki być powinien. Coś jest nie tak w tym świecie, jest jakaś skaza, on jest zepsuty. My próbujemy własnymi siłami go naprawiać, próbujemy coś tam łatać, coś tam ulepszać. Natomiast nie ulega wątpliwości, że naprawić świat, naprawić człowieka, zbawić ten świat, ulepszyć, doprowadzić do doskonałości potrafi tylko Bóg. I ta tęsknota, ona ma się wzmagać również poprzez nasz udział w liturgii. Liturgia adwentowa, szczególnie we mszy roratniej, akcentuje ten element ciemności. Jak jest ciemno, no to to nie jest takie fajne i przyjemne, jak jest dzień. Jak jeszcze jakieś tam światła rozświetlają nam drogę, rozświetlają widok, no to jeszcze, ale kiedy znajdujemy się w zupełnej, w całkowitej ciemności, jeszcze na terenie, który nie jest nasz, to nie czujemy się bezpiecznie. I liturgia adwentowa to akcentuje. Na początku mszy roratniej wchodzimy do kościoła w ciemności. Jesteśmy narodem kroczącym w ciemności. Nie widzimy, nie ma światła, nie? Jeszcze tam pół biedy, jak nie ma światła przez chwilę, no to idzie, da się wytrzymać, ale człowiek w sposób naturalny, kiedy miałby żyć w ciemności dłużej, no to dzieje się coś niedobrego. My mieliśmy klasztor za kołem podbiegunowym. Ojciec Chrystian tam był kilkanaście lat i, no i on opowiada, czasami dzieli się tym, że to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe żyć na ziemi, gdzie na przykład przez 3 miesiące nie ma słońca. To jest takie doświadczenie, to nam pokazuje to doświadczenie ciemności i analogicznie my żyjemy w takiej ciemności duchowej. Ile razy, zadajcie sobie to pytanie, ile razy my pytamy, gdzie jest Bóg, ile razy pytamy, dlaczego Bóg nie odpowiada, ile razy mamy wątpliwości wobec tego, jak powinniśmy postąpić, co jest dobre, a co jest złe. Ciemność, ciemność. I jeżeli chodzi o ciemność, o mroki, o to, że my nie widzimy tego, jak powinno być, nie widzimy ewidentnie Boga, przeżywamy wątpliwości, jakieś załamania, kryzysy w wierze, ciemności mogą być spowodowane jakby przez 2 takie czynniki, o których właśnie Adwent też mówi. Adwent też o tym mówi, skupia się na takich 2 czynnikach. Pierwsze, ciemność zewnętrzna. Nic nie widzimy. Jest ciemno, jest głucho, jest nieprzyjaźnie, bo na świecie zalegają ciemności. I bracia, spójrzcie na świat, w którym my żyjemy. Świat współczesny, ostatni rok szczególnie. Czy nasza ojczyzna, czy świat nie został dotknięty jeszcze większym i głębszym mrokiem? Jak się spojrzy, prawda, na ten świat, w którym my żyjemy, to ta ciemność jest coraz gęstsza.
Ludzie, którzy twierdzą, prawda, że wiedzą, co jest dobre, a tak naprawdę nie potrafią odróżniać dobra od zła, chcą je ustalać arbitralnie przez jakieś głosowania, robią jakieś manifestacje przeciwne Bogu. Czy to nie są dzieci błądzące we mgle i to jeszcze w ciemności? Czy ten świat taki nie jest, jak my spojrzymy? Gdzie jest światło? Kto ma rację? Dlaczego świat jest taki skłócony? Co jest prawdą? Jesteśmy pogrążeni w ciemności. I co jest ciekawe, tragiczne w naszych czasach jest nie tylko to, że my jesteśmy w tej ciemności spowici, bo jeszcze Chrystus nie przyszedł ostatecznie, jeszcze nie rozjaśnił wszystkiego. Tragiczne nie jest to, że żyjemy w tej ciemności, że jesteśmy skazani na poszukiwanie. Tak naprawdę mamy pewną lampę, która nam oświetla drogę. To jest Kościół z wiarą swoją. Tragiczne jest to, że my próbujemy te ciemności naprawić sami. Są kryzysy na świecie, są problemy i ludzie nie idą po rozum do głowy. Zamiast zdać sobie sprawę, to może naprawić tylko Bóg, to my sami. My sami będziemy naprawiali świat. Będziemy budowali powszechne braterstwo, będziemy wymyślali, prawda, że remedium na kondycję współczesnego świata jest większa otwartość, większy dialog, prawda, wysłuchać. To wszystko jest potrzebne, to wszystko jest istotne. Ale drodzy bracia, jeżeli my ten świat będziemy chcieli naprawić tylko własnymi siłami, to jest budowanie wieży Babel. Zwróćcie uwagę, że takie naprawianie świata po ludzku, prawda, czyli na tym poziomie takim humanistycznym, czyli większy dialog, większa otwartość, większe zrozumienie, większa wyrozumiałość, większe braterstwo, to się zaczęło od połowy ubiegłego wieku. Jest coraz większy chaos. Jest coraz większy chaos, bo my myślimy, że my to sami zrobimy. Coraz bardziej akcentuje się, no to dialoguj, to rozmawiaj, prawda, to wsłuchaj się, to szukajcie wspólnego wyjścia. Ludzie są coraz bardziej skłóceni. Dlaczego? Dlaczego? Bo budujemy bez Boga. Bo budujemy bez Boga. My jako świat, jako ludzkość. Tylko Bóg może uzdrowić ten świat. I my właśnie w takich czasach ciemności, zamętu, gdzie już nawet kapłani się gubią, gdzie za prorokiem możemy powiedzieć nawet kapłan i prorok błądzą, niczego nie rozumiejąc, my mamy jedno wyjście. Jezu, przyjdź. Przyjdź, Panie Jezu. Ty możesz wszystko naprawić. Ty możesz wszystko rozświetlić. Nie? I budować sami też musimy, ale w oparciu o to, co Chrystus nam zostawił. I drugi powód ciemności, drugi powód tego, że my nie widzimy, że się gubimy, to nie jest ciemność zewnętrzna, ale to jest ciemność, która dotyka naszych oczu. Być może jest tak, że nie widzimy czegoś, bo jesteśmy po prostu niewidomi. Bo po prostu nie widzimy tak, jak widzi Bóg. I Ewangelia w tym kontekście jest bardzo pouczająca. My patrzymy bardzo płasko, bardzo prymitywnie. Wyobrażamy sobie, no kiedy będzie dobrze? Dobrze będzie wtedy, kiedy niczego nam nie będzie brakowało, kiedy będziemy zdrowi i wszyscy będą przyjaźni i się będą do siebie uśmiechali. To jest wyjście ze złej sytuacji. Logika Boga jest trochę inna. I Ewangelia nam pokazuje te paradoksy. Zwróćcie uwagę chociażby na samo centrum Ewangelii, czyli zbawcza męka Chrystusa. Patrząc po ludzku, a tak patrzyli na apostołowie na mękę, kiedy ona się działa, porażka. Ten, który jest Synem Bożym, ten, który miał wszystko naprawić, przegrywa. Zostaje schwytany, opluty, wszystko legło w gruzach. Myśmy się spodziewali, a wszystko się rozsypało i nie widzieli, że to jest zbawienie. Że właśnie Chrystus wszystko czyni nowe. Nie byli w stanie tego dostrzec, bo ślepotą były dotknięte ich oczy. I dopiero kiedy otrzymali Ducha Świętego, wtedy dopiero zrozumieli. Pamiętacie, jak Jezus szedł do Emaus z dwoma uczniami, oni właśnie narzekali, wszystko runęło. Wszystko się zepsuło, wszystko spłonęło, wszystkie nasze nadzieje, a Jezus, którego oni nie rozpoznali, bo ich oczy były niejako na uwięzi, tłumaczył im pisma i mówił, przecież tak miało się stać, przecież to było właśnie zbawienie. Nie zauważyliście tego, że właśnie wypełniają się pisma? I my również, patrząc na współczesny świat, często nie widzimy, że właśnie wypełniają się pisma, że ten świat nie wypadł spod kontroli Panu Bogu. Ale że właśnie Bóg okazuje swoją wszechmoc. Dzieje się to, co zapowiedział.
Być może oddzielenie, dzieje się oddzielenie plew od pszenicy. A być może umocnienie naszej wiary, być może hartowanie nas. Być może jesteśmy przetapiani jak złoto w tyglu. Nie? Bóg działa. Bóg działa. I tych ciemności, które nas dotykają, i my tego nie widzimy, prawda, działania Pana Boga, my też nie jesteśmy w stanie usunąć ich sami. Musi przyjść Chrystus i dotknąć naszych oczu. I to jest właśnie Adwent. Nie? Adwent to nie jest skupienie się na tym, co jest miłe, ale to jest skupienie się na tym, co jest niemiłe. Ale nie po to, żeby pogrążyć się w beznadziei, ale po to, żeby rozbudzić nadzieję. Przyjdź, Panie Jezu, i wszystko uzdrów. Uzdrów ten świat, uzdrów moje oczy, uzdrów moje serce. Potrzebujemy Zbawiciela. Musimy mieć w sobie takie napięcie oczekiwania. Musimy mieć doświadczenie pewnej niewystarczalności naszych sił, pewnej nieporadności, pewnego nawet rozbicia się i porażki. Doświadczenie takiego stanu, w którym próbowaliśmy już wszystkiego i nie da się. Próbowaliśmy już wszystkiego i nie da się. Więc naprawić może wszystko już tylko Bóg, już tylko Chrystus, więc przyjdź i napraw. I dlatego oczekujemy. Oczekujemy na przyjście Zbawiciela. I znowu Adwent to jest czas oczekiwania, który jest podzielony na dwa etapy. W pierwszej części Adwentu my oczekujemy na ostateczne przyjście Zbawiciela. Na ostateczne, na, to się nazywa drugie przyjście, na paruzję. Chrystus przyjdzie. Jak Chrystus przyjdzie, jak się objawi, to przyjdzie tak, że objawi się natychmiast, w jednym momencie całemu światu. To będzie jak błyskawica, która wszystko rozświetla. To będzie moment, w którym jakiś całun zostanie zdarty z serc wszystkich ludzi. Wszystko stanie się jawne, już nie będzie wątpliwości, prawda, że ten tutaj będzie krzyczał, że tak powinno być, a ten będzie krzyczał, że tak powinno być. Chrystus w jednym momencie zacznie panować i nie będzie dyskusji. Ci, którzy do Niego należą, będą z Nim współkrólowali. Ci, którzy do Niego nie należą, zostaną osądzeni i potępieni. To będzie koniec. To będzie rozwiązanie całej historii. Jest też Adwent oczekiwaniem na liturgiczne przyjście, to, które miało już miejsce 2000 lat temu. My też w tym uczestniczymy. Chociaż Syn Boży przyszedł w ciele 2000 lat temu, narodził się i my mogliśmy Go dotykać, apostołowie mogli Go dotykać, to my w tym uczestniczymy poprzez liturgię. Liturgia to nie jest tylko jakieś tam wspominki, jakieś tam symbole, ale to rzeczywiście się dzieje. Chrystus przychodzi i my w Kościele możemy doświadczyć żywego Boga. W Kościele. Kiedyś o tym Wam opowiem szerzej, bo to jest szalenie ważny temat, jak doświadczyć Chrystusa prawdziwego, rzeczywistego w Kościele, nigdzie indziej. Ale tradycja mówi, że oprócz tych dwóch przyjść, tego 2000 lat temu w ciele, prawda, i tego, które ma nastąpić w czasie paruzji, tego chwalebnego, kiedy Chrystus zacznie absolutnie panować, tradycja mówi, że jest jeszcze trzecie przyjście, pośrednie. Kiedy Chrystus przychodzi do naszego serca, to wynika wprost ze słów samego Jezusa. Jezus w jednym miejscu Ewangelii mówi takie słowa: jeżeli ktoś mnie umiłuje i będzie zachowywał moją naukę, umiłuje go mój Ojciec i przyjdziemy do niego i będziemy w nim mieszkali. Dlatego Ewangelia nie może być jakimś tam dowolnym wyznawaniem jakiejś tam, prawda, idei. Ewangelia jest praktyczna. Jeżeli ktoś umiłuje Chrystusa, możemy pokochać Chrystusa dopiero, kiedy Go poznamy. Dlatego czytamy Ewangelię. Dlatego widzimy, On rzeczywiście oddał za nas życie. On rzeczywiście był doskonały, był inny. Ewangelia jest głoszona po to, żebyśmy zauważyli, że godzien jest miłości. Żebyśmy rozkochali się w Chrystusie. Pierwszy etap, rozkochać się w Chrystusie. I drugi, jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. I to już też nie ma dyskusji. To już nie jest tak, że Panie Jezu, kocham Ciebie, ale zrobię po swojemu, bo jestem mądrzejszy. Jeżeli kochasz Chrystusa, będziesz zachowywał Jego naukę. Jak On powie w prawo, pójdziesz w prawo. Nawet jeżeli cały świat będzie mówił w lewo. Pójdziesz w prawo. Jeżeli my będziemy tak na przekór światu,
Bo Ewangelia idzie na przekór światu, idzie pod prąd tego, co nam oferuje duch tego świata. Duch świata oferuje nam wygodę, egoizm, prawda, rozpychanie się łokciami. Ewangelia idzie pod prąd. Ona oferuje radykalną miłość. Jeżeli pójdziemy za tym, umiłujemy Chrystusa i będziemy wypełniali Jego przykazania, On przyjdzie do nas, do naszych serc i uczyni z nas swoje mieszkanie. Coś nieprawdopodobnego. Doświadczyć Boga we własnym sercu, zdać sobie sprawę, a więc Ty jesteś, prawda, nawet nie gdzieś poza mną, ale jesteś tak blisko, że Ty jesteś we mnie. I moment przyjścia Chrystusa to jest moment rozproszenia wszelkiej ciemności. Po pierwsze, jeżeli Chrystus zaczyna w nas mieszkać, to my zaczynamy widzieć. To ślepota z naszych oczu opada. Nie? I na czym to polega? Nie na tym, że jesteśmy jakimiś wizjonerami albo kimś w tym stylu, ale pierwszy taki etap to jest po prostu żywa wiara, prawdziwa wiara. Świat mówi, zobaczcie, jak postępują ludzie, którzy właśnie nie mają Chrystusa w sercu. No to oni, prawda, zabiję dziecko, bo mi wygodniej. Nie? I będę się upierał, że to nie jest człowiek. Nie? Albo niech żyje chłop z chłopem, bo tak jest lepiej, bo niech prawda się cieszą. Nie? Nie? Natomiast człowiek, który ma wiarę, to nawet chociaż coś by go skłaniało, że no dobrze, przemyślę to, ale wiara na to nie pozwala. Przecież ewidentnie. Nie? My, ludzie wierzący, dlatego to jest takie trudne, dlatego ludzie prawdziwie wierzący są nazywani ludźmi twardymi, niezdolnymi do dialogu, bezkompromisowymi, bo my widzimy, że ewidentnie jest inaczej. Nie? Że tutaj nie ma dyskusji. Że Bóg stworzył tak i tak i tak ten świat. I to jest właśnie wiara, która już nie pozwala dyskutować, zastanawiać się, ona daje pewność. Widzisz, prawda, kiedy pół świata, parlamenty światowe debatują, mędrkowie, prawda, wygłaszają swoje jakieś referaty, jak to powinno być, prosty człowiek wierzący widzi oczywistość. Widzi. I widzi, że tak będzie dobrze. Widzi, że tak będzie dobrze. Widzi, że tak właśnie powinno być. Że to dopiero da radość, to dopiero da spełnienie, to dopiero da szczęście. Nie jeżeli my będziemy sami decydowali, jaki ma być świat. I druga kwestia, rozproszenie drugiego mroku. Człowiek, w którym mieszka Chrystus, w którym mieszka Ojciec i w którym mieszka Duch Święty, staje się światłem dla tego świata. Nie? Już nie czekamy, żeby Bóg przyszedł i rozproszył te mroki, ale my stajemy się światłem. Popatrzcie sobie teraz na te wszystkie bzdurne, prawda, parady, na te wszystkie protesty, na te wszystkie, prawda, debaty, wsłuchiwanie się w drugiego, jak to powinno być i szukanie złotego środka. I postawcie pośrodku właśnie całej tej zbieraniny różnych mędrków, postawcie jednego świętego. Jakim on jest światłem. Ci tu debatują, a ten po prostu z samej swojej natury, z samego swojego życia, on jest światłem, on wie, jak iść przez ten mrok. On idzie i się nie potyka. Nie? On idzie i on jest nie do złamania. Nie? To jest człowiek, w którym mieszka Chrystus. I to jest też zadanie dla nas, bo my jesteśmy w tym czasie, kiedy już mamy Chrystusa, ale jeszcze On nie objął panowania w naszych sercach. I na to my czekamy. I o to powinniśmy prosić. A kiedy Bóg opanuje nasze serca, kiedy Bóg stanie się jedynym Panem naszych serc, no to my jesteśmy światłem. To znaczy my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby budować ten świat. Jesteśmy zobowiązani do tego, bo my mamy światło i jesteśmy światłem. I w praktyce jak to polega? Na czym to polega? Chociażby życie rodzinne, nie? Człowiek bez światła będzie wychowywał swoje dzieci i będzie zatruwał jadem kłamstwa swoje dzieci. Będzie mówił, dziecko kochane, cokolwiek wybierzesz, to ja ciebie zaakceptuję. Och, jaki, prawda, pełen miłości rodzic. Cokolwiek wybierzesz, pamiętaj, tatuś cię akceptuje, tatuś zawsze będzie blisko ciebie. No jasne, trzeba, prawda, być zawsze blisko swojego dziecka, nawet jeżeli ono się gubi. Ale ojciec, który ma w sobie światło Boże, nie będzie mówił, dziecko, cokolwiek wybierzesz. Będzie mówił jednoznacznie, tak, tak, nie, nie. To jest dobre, a to jest złe. Będzie podporą, będzie fundamentem, będzie kamieniem węgielnym.
na którym dziecko może się oprzeć i będzie stabilne. To jest właśnie ta różnica. Człowiek żyjący w życiu społecznym, kiedy, prawda, bez wiary człowiek się chwieje i nie wie, jak wybrać, a może tak, takie prawa, a może tutaj w taki sposób powinien funkcjonować nasz kraj, a może w taki sposób, a może inaczej, a może spróbujmy czegoś innego, a może większa wolność, a może większa tolerancja. Człowiek, który ma światło, on nie będzie próbował, bo zwróćcie uwagę, poszukuje, próbuje, debatuje, człowiek ślepy. Przecież to ewidentnie widać, że jak się zbiera parlament i oni dyskutują, to oni nie wiedzą. To znaczy, że oni nie wiedzą, że to są ludzie ślepi. Że oni nie wiedzą, oni po omacku próbują, prawda? W którą stronę więcej osób się przechyli. Człowiek, który ma wiarę, wie jak postępować. Wie, jak zbudować ten świat. Wie, jak budować wszystko. Wie, jak budować szkołę. Jak uczyć dzieci. Wie, jakie prawa ustanawiać. Po prostu to wie, bo ma światło i jest światłem dla tego świata. Spójrzcie na objawienie Boże. Mojżesz, człowiek, który miał Boga w sercu, który wiedział. Prowadzi Izraelitów. Prowadzi do ziemi obiecanej. Co by było, gdyby Mojżesz, prawda, powiedział, jakby powiedzieli Izraelici, gdzie nas prowadzisz? Nie wiem, poszukamy. No to chłopie, to idź sam, może najpierw poszukaj. Co by było, gdyby Mojżesz, prawda, gdyby nie dał praw jednoznacznych otrzymanych od Boga, ale powiedział, no popróbujemy różnych, zobaczymy, nie? No to człowieku, no to ty nie masz prawa nas sądzić. To nie masz prawa być sędzią nad nami. Nie? A my dzisiaj jesteśmy w takiej ciemności, że my godzimy się, żeby ludzie ślepi nami rządzili. Żeby ludzie ślepi nam budowali świat. I na to właśnie czekamy. Przyjdź, Panie Jezu, oświeć. Rozpal nasze serca, daj nam światło. Wiara, drodzy bracia, to nie jest poszukiwanie, to nie jest chwiejność, to nie jest niepewność. Wiara to jest błysk. Wielu z nas przeżyło taki moment, że żyło w grzechach, żyło grzesznie i miotało się, prawda? A może szczęście człowieka jest w używaniu? A może, prawda, w rozpuście? A może w pieniądzach? A może w znajomościach? I nagle nawróciliśmy się, coś zaczęło do nas docierać. Ewangelia się dobijała, pukała do naszych drzwi i nagle błysk. Wielu z was przeżyło takie momenty. Niektórzy od początku stopniowo zdobywali wiarę, a niektórzy radykalnie, prawda, naraz w jednym impulsie. I ci widzą tą różnicę, nie? Przecież to było światło. Nagle wszystko stało się jasne. Jakbym otworzył oczy. To jest właśnie wiara. Wiara jest światłem, jest rozproszeniem mroku. Więc w Adwencie my jeszcze powinniśmy teraz się skupić i zauważyć te momenty w naszym świecie, w naszym życiu, w naszych sercach, które jeszcze są niepewne, które są dotknięte ciemnością, wątpliwościami, w których po prostu rozkładamy ręce i nie wiemy. I powinniśmy sobie zdawać sprawę, że Bóg przyjdzie, Bóg może przyjść i to zrobi i rozproszy te światło, tak, te mroki tak, że da nam taką światłość, że dla nas będzie pewne. Pewne, co i jak i dlaczego. Nie? Apokalipsa mówi, że kiedy właśnie ostatecznie przyjdzie Chrystus, ostatecznie i wszystko się wyjaśni, wszystkie historie ludzkie, wszystkie ludzkie żywota, wszystkie najtragiczniejsze momenty zostaną oświecone światłem baranka, wtedy wszyscy zgodnie zaśpiewamy hymn uwielbienia. Godne, zaprawdę godne i sprawiedliwe są Twoje wyroki. Zaprawdę wszystko, co się dokonało w moim życiu, na co Ty pozwoliłeś, co dopuściłeś albo w co mnie wprowadziłeś, czego ja nie widziałem i nie rozpoznawałem, godne i sprawiedliwe, ponieważ Ty w tym czasie właśnie czyniłeś ze mnie swojego Syna. Przez cierpienie, przez upadki, przez słabość, przez ciemność, przez to, że się przez nią przedzierałem i szukałem Ciebie, czyniłeś ze mnie swojego Syna. To jest obietnica Adwentu. Staniemy się synami Bożymi, staniemy się dziećmi Bożymi i naprawdę nimi będziemy. Amen.